jabłki ostatnio jakoś, one były puste i zobaczycie, że nie, miesiąc temu wkładałem te rąki, w miesiąc czasu opędzlowały piękniście. No i tu też jest miodnie, czyli tą pszczołę też tu zabieram, zrzucę ją tam do środka. A tu się co dzieje? O, tu są knotki, wam powiem, to tu już muszę ostrożnie działać, ostrożnie, rozważnie. Tu zrzuciłbym tą ramkę jeszcze, ale warunek jest taki, że muszę mieć matkę. Matka u mnie jest niekolorowana, jest naturalna, bez znaczka. Miejmy nadzieję, że tu jej nie ma. No, tutaj jest czerw, to ta ramka. Tutaj te pszczoły, które siedzą, wygrzewają ten czerw, karmią go i tak dalej. Równie dobrze mogłyby te pszczoły właśnie tam już posiedzieć u mnie w ulu odkładowym. Więc myślę, że zrzucę tą pszczołę tutaj też. Nie, tutaj jest sam miód. Tutaj matki nie widzę, żeby się plątała gdzieś. Więc zrzucę tą pszczołę. Tak jest, zrzućmy tą pszczołę. Pszczoła zrzucona, ramka ramka ta nie jest do zabrania, ta ramka jest do zostawienia, bo tutaj po tej stronie jest czerw, więc tej ramki nie mogę zabrać. Zabrałem tylko z tej ramki pszczołę, która obsiaduje ten czerw. No chyba, że wstawić im taką całą komórkę z czerwiem, ale to może jeszcze znajdę. Lepiej, żeby był czerw taki, który już jest dorosły, bo wtedy co, pszczoła nie musi siedzieć i karmić tej młodej ledwo co złożonego jajeczka, tylko już co, już się ta pszczoła urodzi nowa, zaakceptuje matkę, no i ta młoda, świeżo co narodzona pszczoła już będzie, jak to się mówi, w tej partii politycznej, nie? O, tu jest piękna ramka z czerwiem, zaczerwionym, zamkniętym. I tą ramkę mógłbym jeszcze tam im włożyć do środka. Ta ramka jest przecudna. Elvis, powiedz sam, że ta ramka by się nadawała do odkładu, jak najbardziej. Bo ten, i razem z całą tą pszczołą, tak jak to tutaj jest. Jeżeli tylko nie ma tutaj matki, to zabierać. O, tam jest miseczka, czy jakiś alamatecznik. O, tutaj jest też. Ale zabieramy tą ramkę, jakby się dało. Postawię ją sobie, żeby mi było lepiej. Co tutaj mamy? Tutaj. Tutaj było delikatnie mignięte, nalane mleczka, czyli budowały se tak, jakby se chciały wybudować coś. Więc tutaj se już nie wybudują, bo ja im tą ramkę będę chciał zabrać. Muszę tylko poszukać, czy jest matka. Co tutaj jest? Tutaj też było lekko podlane w tym miejscu, więc tego już nie ma. Były dwie miseczki. Przepraszam, dwa mateczniki. Dobra. Przyglądnijmy się, czy tutaj gdzieś nie ma matki. Przyglądnijmy się, czy gdzieś tu nie ma matki. Tutaj spróbuję trochę dmuchnąć, żeby rozgonić to towarzystwo. Matka jakby szła, to by jak szła jak czołg tutaj. A tutaj nie widzę, żeby matka szła jak czołg. Znaczy, że nie widzę jej. Jest zaczerwiona, zamknięta, więc to jest super sprawa. Druga strona jeszcze. Czy tu?
Gdzieś jest matka. Pyłek, proszę zobaczyć. Na nóżkach u którejś tam pszczółki. Nie ma tutaj matki. Czyli co, ja bym przełożył tą ramkę im tam do środka z tymi pszczółkami. Dobra, przekładamy tą ramkę. Musimy sobie wziąć narzędzie, żeby przesunąć tamte ramki. Więc przełóżmy. Tutaj jest czerw. Tak jest, w tym miejscu jest czerw. Mówię, że czerw. Tutaj też jest czerw. Tutaj byłoby żarcie, to bym przesunął na zewnętrzną stronę bardziej. Tą mateczkę bym tutaj zostawił w tym miejscu, żeby się zaprzyjaźniały ze sobą. Ale to muszę też podnieść ten mój rancik, dlatego że rancik jest po to, żeby mogła mi się ta matka zmieścić. Po to jest rancik. Ok. Przymknijmy, dobra, jest przymknięte, delikatnie jest. Przyglądnijmy się za tym kolejnej ramce. No, jeszcze jedną ramkę tam z czerwiem mógłbym im takim zakrytym dać. Ewentualnie na tych trzech zostawić. Nie, tutaj ta ramka się nie nada. Bo jest część czerwiu wygryzionego w dole i trochę jest podlany miodem. U góry też jest miód, widzę. Są jakieś mateczniki? Miseczka jest, widzę, w dolnej części. Tu jest miseczka. To gdzieś widziałem. Też chyba. Ok, miseczki nie ma. Matki tutaj też nie widzę z tej strony. Chociaż tutaj nie widzę, to nie są knotki. Myślałem, że knotki są. Dobra, zobaczmy, co mamy po drugiej stronie ramki. No tak, druga strona ramki jest tak, miodek zasklepiony, miodek odkryty. Tutaj nie widzę, żeby były jakieś jajeczka w tych pustych rameczkach. Czyli tu się niedawno pszczoła wygryźć musiała. Tu zobaczmy, w tym rejonie, tu coś jest.